You don't have this? Chodź, powiedz mi, co ty masz. Chcesz, żebyście posłuchali, ile będę taki sen? Miałem taki sen, że nie wiem, co było na początku, ale byłem w wodzie i jakby rozproszeni, ale jakby też jakby byli też inni ludzie. Nie widziałem ich dokładnie, nie wiem, co to byli za ludzie, ale płynęły na rekiny. Za mną gdzieś dalej był ląd, ale już jakby wszyscy wiedzieliśmy, że nie możemy się jakby już wycofać, że nie zdążymy jakby na ten ląd wrócić. I widziałem, że te rekiny wpłyną jakby i na nich, i na mnie. I ja się zacząłem modlić na językach. I widziałem dwa rekiny. Jeden wpłynął na osobę, która była gdzieś niedaleko mnie, ale tutaj też nie widziałem dokładnie. I jeden płynął bezpośrednio na mnie. I on płynął dalej i w pewnym momencie jak płynął, to jakby przestał być dla niego obiektem zainteresowania. On jakby odbił, okrążył mnie i popłynął gdzieś dalej. I ja zacząłem płynąć przed siebie. Przede mną był ocean. I tutaj jakby była stopklatka. Ja wiedziałem, że płynąłem, ale jakby byłem już gdzieś dalej. I widziałem jakby kolejny fragment tego snu, że ja dalej modliłem się na językach, jakby nie zatrzymałem się w tym. I płynął na mnie rekin. I ja wiedziałem, że rekin ma słaby punkt. Wiedziałem, że jego słabym punktem jest nos, który jest bardzo czuły. Więc gdy on podpłynął, to ja po prostu go uderzyłem w ten nos. I tutaj sen się zakończył. Ja wiedziałem, że mi się nic nie stało i tutaj się sen zakończył. I mam też takie silne przekonanie co do tłumaczenia, że to były jakby problemy, które atakowały ludzi i one nie były w stanie jakby... Ja wygrywałem z tymi problemami. Ja szedłem cały czas do przodu, a te problemy zatrzymywały innych ludzi. Jesteście w wodzie. I nie macie gdzie cofnąć. Rozumiecie? Nie ma się gdzie cofnąć. Albo się idzie do przodu, albo się ginie. A diabeł wam nie odpuści. Nigdy. Dlatego, że póki jesteście tu na ziemi, jesteście na terenie, na którym on jest. Jest tu najdłużej. Od początku. Wcześniej niż my. Rozumiecie? Był tu pierwszy. Ale to ciebie wybrał Bóg i dał ci możliwość, aby ten diabeł, który jest tu dłużej od ciebie, mógł być przez ciebie wyeliminowany. Religia, która jest diabelskim orężem, jednym z dwóch diabelskich oręży, ona będzie nacierać. Jak te rekiny. Musisz go uderzyć. Nie możesz się w żaden sposób cofnąć. Nie możesz się cofnąć. Nie możesz obejść tego. To nie jest miejsce, gdzie możesz uciec gdzieś na bok. Rozumiesz? Tu się nie masz gdzie cofnąć. To jest woda. Jego środowisko. Rozumiesz? Ale to ty wiesz, gdzie masz uderzyć. Nos jest symbolem objawienia proroczego. Religia ma
fałszywe objawienie prorocze. Krzywe, chore, destrukcyjne. Ty masz prawdziwe objawienie prorocze. Budujące, kształtujące. Musisz uderzyć. Nie wolno ci się bać. Nie wolno ci się zastanawiać, jak wrócić. A rozumiesz? Nie wolno ci tego zrobić. Ani na jedną chwilę. Musisz uderzyć tam, gdzie jesteś. I chcę, żebyście dzisiaj byli jeszcze bardziej tego świadomi.